Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Gridfall. Kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy tutaj pomiędzy tą palisadą. Tak sobie stanąłem w przejściu. Pierwsze zadanie, jakie mamy na dzisiaj, to jest znajdź i zbadaj miejsce ataku. Tutaj te karawany są atakowane, także mamy tam iść to i zbadać. Będzie pewnie walka. Także nie przedłużając, lecimy tam. Dokładnie rzecz biorąc, biegniemy. Co później do Konstantina będziemy musieli się udać prawdopodobnie, także zmienimy sobie miejsce, lokację. Ale to będzie naprawdę później. O, tutaj krzaczek jest, możemy sobie zebrać. Nie wyjmuj broni, tylko zbierz łup. Dobra, sprawdzam jednym okiem, czy wszystko się nagrywa. Wszystko się nagrywa. Możemy tu pójść na bok. I tędy tam przedrzeć się, zobaczyć, co tam się będzie wyprawiać. Te kozy nas nie atakują. Pat 14 level, dopiero początek tego 14 levela tak naprawdę, no ale... Dopiero 14 level, no ale... Spróbujemy nabić więcej. Może nie w dzisiejszym odcinku, może się to nie udać, ale tutaj są kolejne kozy, ich się nie boimy. Czyli jednak to gdzieś tu? Tak jest, to gdzieś tutaj. Gdzie ten wóz w tą zasadzkę wpadł? O, tutaj. Trzeba zachować ostrożność, czyli dobrze by było zapisać grę. Tam się coś wyprawia. Najpierw sobie zbierzemy krzaczka. Są przecież oczywiście rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? Dobra. Co tu się nawyprawiało? Halo. Tam jest latadło. Ja zanim to zbadam, to chciałem... O! Jest jedno duże. I co to zaatakowało? No dobra. Dobra, zbadamy te tropy najpierw. Okej. Tutaj jest coś. The crates are empty. Their entire contents have been destroyed. These goods were not meant to reach their destination. They must have died protecting their goods. How sad. These wounds appear to be caused by stone blades. The kind of weapons that islanders use. They acted quickly, methodically, and then left. But where are the bodies? Let's look around. Znajdźcie belentwa. Ale tam to latadło, które tam jest, my już je zabijaliśmy. Tam za nim jest skrzynka, którą już mieliśmy otworzoną. A, jeszcze raz. No właśnie, tutaj spadnie ich więcej. Oni zatruwają. Trzeba uważać. Ogłuszono mnie. Dobra, podleczyłem i siebie, i kolegów. Dobra, najpierw ten. Okej, został duży. Młotek. Leczenie i jedziemy z nim. Dobra, brak równowagi. Jeszcze ze dwa uderzenia. Gitara. No mówię, my tu byliśmy. To tak bez większego sensu ich zabijałem. Ale... Znaczy, coś tam zawsze doświadczenia wpadło, bo widzę, że ten pasek jest troszeczkę dłuższy. Jakieś żółcie skóry, takie, nic specjalnie wartościowego. Dobra, zapisujemy oczywiście. I teraz, nie, ten przycisk. Chciałbym zobaczyć, gdzie mamy tych rebeliantów. A, tutaj. Okej, my tu byliśmy, no właśnie. Nie ma chyba sensu jakoś tak bardzo zwiedzać mapy, bo wychodzi na to, że później i tak musimy wracać w te same miejsca. Ja mapę pozwiedzałem już wcześniej. Wszystko tam poodkrywaliśmy, walczyliśmy ze wszystkimi tymi stworami tam. One, o właśnie, się zrespiły. Idziecie panowie za mną? To lecimy. Bijemy dziadów. Nie kop mnie, halo. Auć. Zablokowałem się w drzewach. Mhm.
Auć. Dobra. Znowu nie patnął mocno. Ciora tam ginie. I zginęła, znaczy... Dobra, chyba trzeba się pozbyć jednego w taki sposób. Dobra, i jeszcze jeden tu się zbugował. Wróć do nas, chodź, 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 bo jak wyjdziemy poza teren, to się później okaże, że musimy z nim walczyć od początku. Kurde, dasz sobie radę? Ja podleczę cię trochę. O, jeszcze dostałem strzała przy okazji. Dobra. No było groźnie. Było groźnie. O, rubin i obsydian wpadł bardzo ładnie. Wydaje mi się, że ten rycerz, ten rycerz, nie pamiętam jak się nazywa, ten, który z nami chodził, jest lepszy niż ta Ciora. Ona taka jest, no, dosyć szybko pada, ale musimy z nią questa zrobić, także na razie chyba będzie jeszcze z nami wędrować. No później ją wymienię na... No nie pamiętam teraz, ale chcę wiedzieć jak się nazywa. Czy możemy w questach tutaj sprawdzić zadania poboczne, misje Ciory? Tutaj jest jeszcze kilka zadań. Nie, chciałem... O. Tutaj główne no to jest porozmawiać z Konstantinem. Tutaj zaproponuj Wasko pomoc. Musimy też z nim pogadać. Spotkaj się z Ulanem, przywódcą. No i to jeszcze musimy zrobić. Dobra, nieważne. Nieważne, idziemy. Idziemy to zadanko zrobić. Dobrze idziemy? Dobrze idziemy. Petrus się nazywał. O, tak mi się wydaje. Sobie przypomniałem. Strasznie ciemno tutaj jest. Przyznam, nic nie widzę. Tu jest gdzieś ognisko nasze. Nie bój się, jeleń, ciebie nie będziemy atakować. Jest nasze ognisko. Przy ognisku zbierz towarzyszy. Okej, okay. Mogę sobie tutaj stworzyć drużynę, czyli mogę ją usunąć, bo jest mi niepotrzebna, a dodać jego. O, on lepiej walczy. Ona na razie musi poczekać z tym swoim questem. Jego tam wymieniliśmy tylko dlatego, że... No, to będzie znowu walka. Że w tym pałacu nie chcieli z nami gadać za bardzo. Dobra, tu są kolejne stwory. No i musimy je zabić, bo nie ma innego wyjścia. I tu już będzie groźnie. Tutaj będzie ta walka dosyć groźna, także zobaczymy, czy się uda za pierwszym podejściem to zrobić. Dobra, ten zginął szybko. Tamten się zbugował. Moi koledzy biegną dopiero. No, żeście pomogli, ja już trzech rozwaliłem. Zbugowany jest. Tak się niefortunnie składa, że się zepsuł także. Dobra, to było proste. To było bardzo proste. Nienaruszone serce, chociaż to trochę odrażające, ale wyjęte ze szczątków zwierzęcia. Serce z pewnością zainteresują konesera osobliwość. Dobra, to zabierzemy. No tutaj oczywiście leży ten kupiec do zbadania, zaraz go zbadamy. Jeszcze jednego stwora nie ogarnąłem, tak, tu jest. Dobra, dałem radę wszystkim. Fakt, że duży się zbugował, no ale... Niedokończony list kupca do rodziny. Moja droga, obawiam się, że ta podróż będzie moją ostatnią. Byliśmy bardzo ostrożni. Co wieczór jedliśmy nawet zimne jedzenie, ponieważ rozpalanie ognia było zbyt niebezpieczne.
a jednak czuję się tak, jakbyśmy byli obserwowani i obawiam się, że w każdej chwili mogą nas zaatakować. No i okej, okay. Ale co w temacie tego? Co ja mam dalej zrobić? Aha, idziemy szukać śladów dalej. No dobra. Idziemy szukać śladów dalej. No właśnie, byliśmy tutaj już. Zwiedzaliśmy cały ten teren. teraz tu. Wszystkie te stwory tu już zabijaliśmy, ale jak widać... Level troszeczkę wpada, przepraszam, znaczy troszeczkę wpada, troszeczkę się punktu doświadczenia nabija dzięki zabijaniu tych dziwnych stworów tam. O, tam jest jakiś koleś, jeden, drugi. No dobra. Idziemy, tam się coś będzie działo. Dzień dobry. Czy już od razu chcecie się bić? Od razu chcecie się bić, dobra. No skoro tak, to lejemy was wszystkich. Dobra, teraz ty. Jak mi się nawinąłeś tu pod młotek, to proszę bardzo. Okej. Tak, i jeszcze ty. Bardzo ładnie. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Aha, czyli to nie byli wszyscy. Znaczy nie byli ci, o co chodziło. O których chodziło. Dobra, pozbieramy wszystko, co z nich wypadło. Złote monety, tutaj monety. Tam są latadła. Tunika bojownika. Nawet do Rymo. Okej. Sejwujemy grę. I patrzymy na mapę, gdzie mamy iść. Mamy iść tu. A dostać się mamy jak? Tędy. Chyba nie ma innej drogi. Chyba te latadła będzie trzeba tutaj jednak pokonać. Chyba będzie trzeba je pokonać. A to nie będzie takie proste. Dawaj młotek. Bo one trują. No ale... powinniśmy dać radę. Ogłuszenie działa. Pięknie. Nasza ekipa jest całkiem sprawna, tam to wychodzi. Dobra, wszystko pozbierane, gra zapisana. I mamy iść tutaj chyba. A, bo my tu wysadziliśmy tę ścianę. Ostatnim razem. Okej, okay, no i... tu są kolejni. Może nawet level wbijemy, jak tak dalej pójdzie. Podleczę się, żeby mieć pełne życie, żeby nie było, że wchodzę do walki bez pełnego życia. Daję radę, bo ich ogłuszam dosyć szybko. Ludzie padają bez większych problemów, jak widać. Młotek daje radę. Złote monety, no niestety oni nie mają amunicji. To nie są ludzie, którzy strzelają. I co? No idziemy dalej. To save. I biegniemy. Brakuje mi przycisku tego quick save'a na padzie na przykład. Byłoby dużo prościej. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się używa tego co się ma. I muszę od czasu do czasu na klawiaturę nacisnąć. No i jesteśmy w ostatnim miejscu. No, tutaj coś jest jeszcze. Będzie jakiś boss albo coś. No dobra, spróbujemy z nimi dyplomatycznie porozmawiać. A jak nie, to skończy się to tak jak się skończy. Młotek będzie trzeba wyjąć. Polana Falid. Dzień dobry.
Ilu was tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, jesteśmy w stanie was zabić bez większych problemów, także nie radzę się awanturować z nami. No i byliśmy na tej polanie, zastanawiałem się, co tu się dzieje, doszedłem chyba nawet do wniosku, że to będzie jakiś quest, no i miałem rację. Hello. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. I am the leader of this camp, Renaixe. And whom might you be? My name is Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation. Are those the Lugeid Blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I've come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lions only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I'm not talking about warriors, Renaixe, but villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawi. Those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted, so they do it. The city of Lions is no longer to receive food or weapons. Nothing. Listen, if what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances, as long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready. And soon we will make the Loyan pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon, the Donea Ektragau will march together, and we will free our brothers. I co, mam ich zaatakować czy odejść? I'm sorry, Chief, but I cannot let you do that. So you finish talking and you want to fight now? You leave me no choice. No i trzeba wydobyć młotek. No, giną szybko. Dobra. Został ostatni. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ale to się okaże. Porozmawiaj z Reinhild, kapitanem posterunku. Tunika wojownika, proszę bardzo. Kolejna. Okej, pozbieramy wszystkie łupy. Stary poczerniały rapier. Nic specjalnego na to wychodzi. Tu jest jeszcze jeden. Nie chcieli się dać przekonać. To cóż. Miksir zdrowia, monety, dobra. No co panowie? Nie wiem, czy jesteście zadowoleni z tego powodu, że ich zabiliśmy, czy nie. Nie ten przycisk. No to co, wracamy. Wracamy do kapitana. Musimy z nim pogadać. Czy tu jest jakieś przejście? Powinno się dać tu przejść. Nie jestem pewny. Czy ja tu miałem jakieś wyjście stąd? Chyba tędy się dało przejść. Ale tym znowu nie mogłem zejść, tak? Nie, tu mogłem zejść. Ciekawe, czy jakbym tamtą miał z sobą, to czy ona by... Czy ona by z nimi rozmawiała, może? Może by się okazało, że nie musiał mnie zabijać. Czy mnie jest to ognisko potrzebne? No nie, bo następne jest tu, także dobiegniemy chyba na piechotę.
po co mi ten znacznik? Gdzieś go musiałem postawić wcześniej, ale niepotrzebnie. No jeszcze zadanie dla Wasko jest, z nim trzeba porozmawiać. Ale to zrobimy. To zrobimy, nie, na pewno nie teraz. Teraz lecimy do tego kolesia, dowiemy się co się wydarzy dalej. Jeśli się nic nie wydarzy, to jeszcze spróbujemy do Konstantina się udać. Tak patrzę na czas, to mamy dosyć dobry czas odcinka. Może byśmy spróbowali tego tutaj ubić. Zawsze to wpadnie trochę levela. O, skubany, twardy. Dobra, panowie. Bo to się robi ciekawiej. Auć, dostałem strzała. Dobra, przebić mu pancerz. Już później będzie prościej. No kurde. Dwóch na raz. Dobra, jeden zginął. Teraz tobie przebić pancerz. Auć. Chcę stać koło niego, bo koło niego największe, znaczy za nim, bo największe obrażenia zadawał z tyłu. No dobra, kolejne bestie zabite. Tam są jeszcze dwie. Tam daleko w głębi chodzą jeszcze na pewno dwie, ale na razie sobie odpuścimy. Idziemy do tego posterunku. Prawie cały level wpadł. No nie jest tak najgorzej z tym levelem. Znaczy prawie cały. Dwie trzecie może tak. Bądźmy dokładni. Wiemy, zobaczymy co on nam tutaj powie. Stało się tak jak się stało. No trzeba było ich zabić. Dzień dobry. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? Znaczy, co ona nam powie, bo to ona. I managed to trace the rebels who attacked the caravans. They will no longer be a problem. You eliminated them? Yes, Captain. Alas, these men were only a small part of the rebels that threatened you. I learned that they are planning to go to war with Hikmet. We have been at war with the rebels for a long time. They did not speak of skirmishes, but of a pitched battle. They want to free their imprisoned comrades and will stop at nothing to do so. This is terrible news. We must prepare the troops immediately. I'll send a message to Governor Buren. Thank you for warning us, Your Excellency. You've given us a chance to resist their assault. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a token of gratitude. Thank you, Captain. Złotych monet trochę dostaliśmy, atak na karawany rozwiązany. Było chyba jako poboczne zadanko. Dobra, biegnę do... Czy jeszcze z tobą się da rozmawiać? Zaraz zobaczmy, czy coś ma do powiedzenia, tak na wszelki wypadek. Hello, Captain. Your Excellency, what can I do for you? No właśnie, chyba nic. Chyba nie jest nic w stanie dla nas zrobić, także spadamy do ogniska i jeszcze się przeniesiemy do Konstantina, porozmawiamy z Konstantinem, zobaczymy co tam się wydarzy. A jeszcze może do jakiegoś kupca pójdziemy sprzedać te wszystkie pierdoły, co mamy. Teraz jakieś te tuniki pozdobywaliśmy i tak dalej. Nie wyciągaj młotka. No patrzcie. Podróż chciałem. Dobra. Konstantin siedzi. Gdzie siedzi Konstantin? W San Mateusz chyba siedział Konstantin, tak? Rezydencja Desardé. No, weźmy. Weźmy do rezydencji, będzie szybciej. Ona ma zadanie i on ma zadanie dla nas. Dobra, ale nie chcę na razie tych zadań. Chociaż może Kurta byśmy zostawili, a wzięli tego Wasko. Można by było tak... Przesuń. Albo dobra. Nie, może tak. Przesuń mi się. Stwórz drużynę. Kurta zostawimy. Zostawimy cię, kolego. A weźmiemy Wasko. Troszeczkę mu pomożemy z jego zadaniem. No dobra. I teraz mogę z nim pogadać. Zobaczymy, co nam powie. I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. All right, Vasco. Let's go see Lady Lorraine Morange. No. Dobra, mamy zadanie od niego, także zabierzemy go z sobą.
Tutaj mamy kolegę, który może nam coś sprzedać, ale niekoniecznie musi. Czy niekoniecznie to są rzeczy, które by nas interesowały. O, ten kapelusik nie jest głupi, ale intuicja by nam spadła. Tutaj też intuicja w dół, no ale obrażenia by były mniejsze. Pancerz plus 13 aż, odporność na magię plus 2. A dobra, nie będziemy nic kupować. Znaczy poza, o właśnie, amunicją. I teraz tak, stary poczerniały rapier. Czy ten stary poczerniały rapier mógłby się przydać dla kogoś niezgodny z tą postacią? Ona mogłaby to używać. No nie ma zręczności takiej. Dobra. Okej, to zaraz. Zanim do tego kupca pójdziemy, to ja bym chciał sobie właśnie te przedmioty rozdysponować, skoro są lepsze niż... On nie ma. Ona by ten rapier mogła sobie wziąć. To najwyżej sprzedamy. Okej. Teraz tak. Tutaj jakieś... O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Dobra. Tunika wojownika dla niej na pewno będzie lepsza. Można ją nawet ulepszyć w sumie jeszcze później. Co też można by było zrobić na warsztacie. Tutaj rzemiosło plus 1. Nie, te grube rękawice to zostają dla nas. A tu nic innego nie ma. No, ale ulepszyliśmy ją troszeczkę. Teraz jeszcze chciałbym zobaczyć, czy... nie, Kurt niech zostanie, bo Kurta i tak nie zabieramy. Czy on może założyć coś lepszego? No nie. I tak samo... Nic mu tu nie możemy dać. On ma tego Yatagana i to całkiem niezła broń jest na to wychodzi. Nie? Dobra. To teraz możemy... Nie chcę z wami rozmawiać. Petrus. Tego imienia zapomniałem wcześniej. Nie chcę z wami rozmawiać. Tak, kamienną igłę możemy sprzedać. To jest jej broń, a nam jest niepotrzebna ogólnie. Jednoręczna broń biała. No ja chcę używać ciężkiej broni jednoręcznej, także... Także raczej chciałem tego używać. Już sobie powinienem chyba nawet zamienić A i B, żeby zawsze wyjmować młot. To sprzedamy. Garłacz odkrywcy i stary pistolet. To dalej nosimy z sobą. A co? I tutaj te kaftany. Wytrzymały kaftan Al-Saad. Nie jest to mi chyba do niczego potrzebne. I te tuniki bojownika też sprzedamy. Czy jeszcze coś? Grube rękawice zostają, buty i tu już nic więcej nie ma. Dobra, zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić. Teraz idziemy do Konstantina. Czy zdążę do niego dotrzeć? Zdążę do niego dotrzeć. No tu jeszcze można by było na tym stole crafterskim. Czy ja mogę przełączać się na przykład w taki sposób i ulepszyć jej ten rapier? Co by to dało? Poziom rzemiosła 1. Surowa ruda żelaza. Moglibyśmy ulepszyć oszołomienie na przykład. O, albo uszkodzenia pancerza większe. Albo odporności fizyczne. Większe obrażenia by zadawał. No dobra. W taki sposób ulepszymy. I tą tunikę można by było jej ulepszyć. Ona jest słaba dosyć ogólnie jako postać, także... skóra surowa, ruda żelazna. No wszystko to mamy, proszę bardzo. Pancerz 10. Równowaga troszeczkę była mniejsza. 6. 4, 8. Dajmy jej większy pancerz. I pasek. Otwieranie zamków, nauka. Aha, tutaj, no tutaj to jej nie włożymy, bo ona otwiera zamków nie będzie, ani nauka też jej nie jest do niczego niepotrzebna. Dobra, to nie będę... Nie będę marnował. Nie będę marnował. Tutaj kamyków na to.
Buty oficera ten ma. Dobra, na razie zostawimy tak jak jest. Ok, możemy to sobie zapisać. Dobre miejsce. No i tak patrzę na czas odcinka. Jeszcze spróbujemy do tego Konstantina dotrzeć. Zwłaszcza, że on jest tu niedaleko. Wszystko zbieramy. Oczywiście powinienem do sklepu pójść posprzedawać wszystko, ale to zrobimy może w następnym odcinku. A tu co, brama jest zamknięta? Halo. Czy nie, tu przyszedłem, gdzie powinienem. No i jeszcze mapa, tak. Konstantin nie tu siedzi. To kto tu był? No dobra, pomyliłem sobie miejscówki. To gdzie jest Konstantin? A, Konstantin może być w pierwszej lokacji. W pierwszym tym mieście. Dobra, mogłem się pomylić. Wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że się pomyliłem. O, a za to tu skrzynkę znalazłem. No dobra. Skoro tak... Gdzie jest... Kolejna skrzynka. Gdzie jest moja miejscówka, bo się zgubiłem. Mój dom jest tu, za rogiem, dobra. Odwracamy się, biegniemy za róg. Czyli wychodzi na to, że to nie jest w San Mateus. Tylko... Idziemy do szybkiej podróży. Proszę mi się przesunąć, nie chcę spać. Globus, 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 globus jest tu. Tylko... New Serene, tutaj będzie Konstantin. Nie wiem dlaczego, rezydencja Desarden, nie wiem dlaczego mi się pomyliło. Przecież nawet wykrzyknik tutaj był. Znowu spadek klatek na tej, na tej lokacji. I bierzemy, idziemy do New Serene. I tutaj powinien być... Konstantin. Czy jest już dzień? Taki średni dzień. Tak jest i tutaj można do niego podejść. No porozmawiamy z nim jeszcze w tym odcinku i zobaczymy co powie i zobaczymy co będziemy musieli dalej zrobić. I jeszcze te zadania dla Vasco i dla Siory trzeba zrobić, ale to może w następnym odcinku zaczniemy od tego nawet. Dobra, panie Konstantin, dotarłem do ciebie, także chodź, pogadajmy. My dear cousin, come closer and tell me what brings you. Coraz gorzej wygląda. Złożymy sprawozdanie ze spotkania z gubernatorami. I've been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be a result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our Inquisitors are hardly diplomats, and... But I should let you finish, my son. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they're unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Teleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Teleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you.
If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on his investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my son. Thank you. Have no fear, Konstantin. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You are thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? No nie, dostaliśmy bardzo dużo zadań. I'm going to leave now. Goodbye, Konstantin. Look out for yourself. Dostaliśmy bardzo dużo zadań. Wybiegnę na zewnątrz, bo pewnie to się na mapie gdzieś tam zaktualizowało. Dokładnie ze 3 chyba są nowe zadania. Musimy jakąś wioskę przeklętych znaleźć w kapitanacie. Musimy jeszcze chyba się zgłosić. Dobra, zostaniemy na tym placu. Na razie zobaczmy, jakie są zadanka. Tu jest pierwsze. Przepytaj madam. A, to jest jeszcze od tego. To jest jeszcze zadanie od Vasco. Porozmawiaj z admirał Cabral o ruinach. Idź do wioski wskazanej przez Petrusa. No takie mamy zadanka, a tu jest jeszcze znajdź obóz ekspedycji uczonych, spotkaj się z Ulanem, przywódcą Wignamri. Także mamy tutaj sporo zadań do zrobienia w tym momencie. Głównych się zrobiło nagle 3. Sekret księcia, porozmawiaj z admirał, ekspedycja naukowa i demoniczny kult. To są wszystkie te, które się pojawiły. No i w zadaniach pobocznych przepytaj tę Madame de Morange i jeszcze z Kertem trzeba porozmawiać o pułku Widmo. No dobra, mamy dosyć sporo. A, no i Siora ma znaleźć królową Bladnit. Okej, bardzo dużo zadań nam się pojawiło, ale te zadania będziemy już robić w najbliższym odcinku, w najbliższych odcinkach. A na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!